Witam w kolejnym odcinku, kolejny klocek, kolejne SO2, tym razem Glock 26, czyli wersja mała, ale z auto. Mamy oczywiście papieren wszelakie, czyli chiński tłumaczony na angielski, bez języka polskiego. Cóż za zaskoczenie. No i właściwie tak tyle, nie? Trochę bida w pudełku, bo mamy tylko Glock. Cejo, nie dali nawet kulek. No dobra, więc tutaj WL się jakby nie popisał w kwestii kompletu. Mamy więc Glocka. Jest to w tym momencie chyba najmniejsza wersja Glocka. Dodatkowo z selektorem i ogniem ciągłym. Czyli mamy tutaj bardzo krótki, bardzo kompaktowy pistolet. Jednocześnie z możliwością wystrzelenia całego magazynka w ciągu, nie wiem, 2 sekund. Oczywiście, tak jak WE już ma w standardzie, wykonanie jest naprawdę niezłe. Plastik jest bardzo fajnie odlany, nie mamy tutaj żadnych nadlewek, niedoróbek. Wszystko działa bardzo poprawnie. Sam Glock jest to 4. generacja, a więc mamy już fajny chwyt. Bardzo wygodny, z takim, powiedzmy, lekkim steepingiem. Powiększoną dźwignię do zrzucania zamka. Widzimy, że nie jest ona płaska, tylko lekko nam odstaje. Dużo łatwiej wtedy trafić kciukiem przy zrzucaniu zamka. Pistolecik, bo właściwie można chyba go tak określić, jest bardzo mały. Właściwie ginie nam w dłoni i chwyt mamy tylko na 2 palce. Troszeczkę rozwiązuje ten problem stopka na magazynku, która ten chwyt nam lekko przedłuża. A więc w zasadzie ten mały palec gdzieś tam nam się tutaj zmieści. Nie jest to może super super komfortowy chwyt, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tego Glocka łatwo było gdzieś schować, żeby był mały. Podejrzewam, że w większości mundurów spokojnie nam wejdzie nawet do kieszonki. I spokojnie powinien zmieścić się prawie cały w ładownicy od M4. Krótka lufa, ale też nie strzelamy pistoletami na długie odległości. Więc cóż mamy? Manipulatoria, więc przycisk do zwalniania magazynka. Nic niezwykłego, tak jak w każdym innym Glocku. Dźwignia do zwalniania zamka, który został w tylnym położeniu. Powiększona, tak jak w generacji 4. I selektor ognia. Do góry skierowany, gdzie mamy 1 kropeczkę. To znaczy ogień pojedynczy, można się łatwo domyśleć, oraz 2 kropki, czyli ogień ciągły. Przyrządy celownicze, również poprawiające kontrast z żółtymi kropkami, tak abyśmy mogli sobie zgrać przyrządy celownicze nawet na celu, który jest ciemny lub kiedy mamy niezbyt sprzyjające warunki oświetleniowe. Spust, tak jak w Glocku, z spustem dodatkowym, czyli dodatkowe zabezpieczenie, które po przeładowaniu sprawia, że sam spust się naciśnie, dopóki nie naciśniemy najpierw tego środkowego języczka, a potem dopiero wybierzemy cały spust. Aby ustawić hop-up, musimy, tak jak każdy inny pistolet z tej rodziny, rozebrać. A więc przeładowujemy i po odciągnięciu zamka w tył, tutaj w dół bierzemy 2 dźwignie z boku i ściągamy zamek do przodu. Tutaj mamy pokrętło do regulacji hop-upu, które sobie ustawiamy z pazura. Natomiast jak w zasadzie w większości gazówek jest tak, że ustawiamy to pokrętło, potem składamy pistolet, przestrzeliwujemy go i jeżeli hopek jest ustawiony źle i chcemy nanieść poprawki, znowu rozkładamy zamek, ustawiamy hopka, składamy, przestrzeliwujemy i robimy tak niestety do skutku. Na szczęście robimy to tylko raz i potem do danej wagi kulek hop-up nam już trzyma ustawienia. Jeżeli już rozłożyliśmy pistolet, tutaj widzimy, że na szczęście nie ma tutaj kilograma silikonu.
Ale jeżeli troszeczkę tego pistoletu poużywacie, potem należałoby go wyczyścić, a więc zbieracie pistolet chociażby do takiej formy i ręcznik papierowy, silikon i jedziecie tutaj. Pokażemy to. Silikon. Używacie trochę tego silikonu, nie ma kapać. I czyścicie sobie wszystko z piachu, kurzu, syfu i czegokolwiek, co tam się Wam jeszcze zebrało. Bardzo dobrym przyjacielem przy czyszczeniu replik gazowych jest spężone powietrze do komputera, które możecie sobie wszystko przedmuchać. Jak już wszystko wyczyściście do czysta, to trochę silikonu, zwłaszcza na prowadnice, po których porusza się zamek, i składacie pistolet z powrotem. Pamiętajcie, że gazówkę jednak trzeba co jakiś czas czyścić, ponieważ tutaj każdy piach czy kurz może mieć dość kiepskie skutki potem. Możemy po prostu zniszczyć pistolet lub przestanie nam strzelać. I mamy z powrotem złożony. Po prostu wkładamy zamek bez już łapania tutaj za blokadę. On nam sam zablokuje się z powrotem. W tej chwili mamy pistolet już wyczyszczony. Zakładam, że mam ustawiony hop-up, więc zajmujemy się magazynkiem. Magazynek, tak jak zwykle, ładujemy gazem. Gaz przekręcając zawołem w dół. Nie mamy tutaj zbyt dużej pojemności, ani kulek, ani gazu. Ale chwilę powinniśmy podtrzymać, żeby na pewno go naładować. Magazynek nabijamy albo ręcznie, wciskając sobie kulki, albo przy pomocy szybkoładowarki. Niestety nie mamy przewężenia, przez które moglibyśmy nabić od dołu, więc musimy, brzydko mówiąc, pojechać z góry. Niestety nie ma to zbyt imponującej ilości kulek, ale raczej nie będziemy tego używać jako broń główną. Po włożeniu magazynka odciągamy zamek i puszczamy go tak, aby wrócił swobodnie. Nie dobijamy go, ponieważ możemy spowodować zacięcie broni, repliki broni. Zabezpieczenie mamy tutaj na dole, przesuwane z pazura. W tym momencie pistolet jest zabezpieczony, spust jest nie do ruszenia. Z tym, że to zabezpieczenie raczej wymaga obsługi drugiej ręki i paznokcia. No, raczej jedną ręką sobie go nie odbezpieczymy. Także w tej chwili mamy gotowy do strzału. Zobaczymy, jak działa. Ogień pojedynczy. I ogień ciągły. Ale nie będzie to trwało zbyt długo. Przy tak krótkim magazynku ogień ciągły nie trwa zbyt długo. Zobaczmy, ile FPS-ów w praktyce będzie miało to maleństwo od WE. 245, 251, 248, 246, 242, 246. Tak więc, jak widzimy, wyjątkowo bezpieczna klamka do CQB. Ale oczywiście w upały będzie kilka FPS-ów więcej. Mały Glock od WE. Trochę więcej niż pół kilograma. Glock 26 polecamy jako broń ostatniej szansy. To jest mała, łatwa do ukrycia, a w sytuacji kryzysowej możemy wywalić cały magazynek w ciągu sekundy. Niezbyt celne wtedy jest, ale na bliskiej odległości bardzo skuteczne. A jeżeli komuś nie pasuje taka kolorystyka, mamy też w wersji zielonej.